To jest burak, którego dziś dostałem od pana Mieczysława, który uprawia tylko dla siebie i tak naprawdę miał ostatnie parę buraczków i się tymi kilkoma burakami podzielił z nami. Tam nikt nie pryska pól. Tam nikt, nawozy to jest nawóz koński, bo pan Mieczysław hoduje też koniki. I zobaczcie, jakie tu będą wskazania. Wprawdzie nie mam buraka porównawczego ze sklepu, ale no są dosyć takie szokujące. Szokujące takie, że normalny burak tu nie spełnia taki, którego wiem, że tutaj po prostu nie było chemii, nie było niczego. Nie spełnia normy dla dziecka. Ma 100 mg. Powtórzymy testy. Co więcej, spełnia normę dla dorosłego człowieka. I tu trzeba było się cieszyć, bo norma jest 200 mg. Natomiast co jest zatrważające? Zatrważające jest to, 95, troszeczkę mniej, że człowiek, który mieszka w Parku Narodowym, który chce sobie żyć zdrowo, który hoduje własne warzywa, stara się zrobić wszystko, żeby nie zatruć tych warzyw i tak zostaje otruwany. W jaki sposób? Prosty powód. Jeżeli tam nikt nie nawozi, nikt nie spryskuje, a nie wolno, czyli pilnują tam różne urzędy, włącznie z urzędem wnioski o Parku Narodowego, tam są dzikie zwierzęta, nikt nie spryskuje po prostu, nie pryska. Ale co się dzieje? Tam przepływają różne cieki wodne i te cieki wodne powodują to, że z okolicznych pól, które są w otulinie Kampińskiego Parku Narodowego, po prostu ten cały syf spływa. Azotany, różne inne pestycydowe sprawy i gdzieś jakiś odcisk tego swojego chemicznego palca zostawia. Także naprawdę bardzo fajne buraki, w bardzo dobrym standardzie, bo te 100, czyli połowa tej normy, która jest zaznaczona w Unii Europejskiej, niestety jest zawyżona też przez to, że, znaczy zawyżone jest to skażenie przez to, że człowiek jest niszczycielem i to wszystko potrafi nawet przesłać do parków narodowych. To jest najgorsze. Trzymajcie się, do zobaczenia.